Cześć, w tej pierwszej części kursu na temat Microsoft Access pokażę Wam, w jak prosty sposób stworzyć prostą bazę danych, tabele i relacje pomiędzy tabelami. Więc w tym odcinku utworzę tabelę, utworzę bazę danych. Tutaj mam blank database, czyli pustą bazę danych. Tutaj nazwa, no weźmy sobie na przykład student albo baza danych kursy. I utwórz, create. I teraz tutaj mam widok utworzenia tabel, bo baza danych składa się z tabel, tabele składają się z kolumn, a wiersze oznaczają wartości. No i dobrze, wasze dane. Więc tutaj macie taki designer, naciskacie go. Tutaj utworzę pierwszą tabelę, która się nazywa student. I teraz tak, identyfikator studenta, żeby jakaś na przykład liczba. Tu będzie automatycznie numerowane od 1 wzwyż. Tutaj description to jest pole informacyjne. Na przykład napiszmy identyfikator studenta. No i dobrze. Następnie jeszcze sobie napiszemy imię studenta. To będzie pole tekstowe. Tutaj mamy field size, czyli rozmiar. Weźmy 30 znaków. Następnie nazwisko. Znowu pole tekstowe, weźmy do 50 znaków. No i tutaj jeszcze telefon, telefon, tak. Telefon. I też weźmy pole tekstowe. Na razie weźmy sobie tam do 15 znaków. Nie będziemy się zagłębiać. I teraz tak, zapiszę tą tabelę, prawy klawisz. A, i jeszcze zwróćcie uwagę, tu jest taki charakterystyczny kluczyk. Jest to, jeżeli naciśnięcie prawym klawiszem, to się pokaże. Jeżeli odzaznaczę go, to nie mam tak zwanego primary key na początku, żeby wam nie mieszać. Jest to coś, co będzie mogło, co pomoże nam nawiązać taką relację pomiędzy tabelami. Dobra, teraz zamknę sobie tą tabelę, zapiszę i zamknę, save i close. I utworzę sobie nową tabelę, create, naciskam tu zakładkę, tabela. I teraz sobie przejdę na widok projektu i to będzie na przykład faktura, tabela faktura, czyli z każdym studentem będzie związana faktura lub faktury, które ona płaca za kursy i to jest na przykład, nazwijmy sobie identyfikator faktury, faktury, dobrze. Teraz tutaj weźmy identyfikator studenta, bo trzeba mieć powiązanie studenta. To jest pole numeryczne będzie. I tu sobie napiszmy, żebyśmy wiedzieli. Identyfikator studenta. Dobrze. Tutaj weźmy data wystawienia faktury. Data wystawienia to pole będzie data czas. A tutaj weźmy jeszcze wartość. Wartość. I tu zmieńmy sobie na currency, czyli waluty. I tutaj, tu będzie domyślnie złotówka. No i dobrze, i teraz zapiszmy sobie. I tutaj primary key znowu ustawiłem na, jest automatycznie ustawiony na identyfikator faktury. A i teraz tak, zapisuję, zamykam. I teraz stworzymy relację create. Tutaj macie database tool, czyli narzędzia bazy danych, naciskacie relacje, zaznaczacie dwie te bazy, czyli myszką lewy klawisz myszki i dodajecie dwie tabele i zamykacie tu close. I teraz tak, mamy dwie tabele, ja sobie przestawiłem student po lewej stronie, fakturę możecie sobie przestawiać, fakturę po prawej i teraz tak, student, jeden student może mieć więcej, może być zapisany na jeden lub więcej kursów, a te kursy oczywiście mają jakąś cenę. I teraz tak, jeden student, więc w tej sytuacji jeden student może mieć więcej niż jedną fakturę wystawioną. Więc natomiast każda faktura może tylko być przypisana do jednego studenta. Więc ta relacja będzie w ten sposób zrobiona. Wystarczy, że przeciągniecie ten primary key ID student do ID studenta tutaj, ale uważajcie, żeby tutaj nie przeciągnąć na ID faktury czy inne wartości. Musicie dokładnie ustawić na ID studenta. I teraz się pojawi tak zwana edycja relacji. I teraz tak, tutaj zwróćcie uwagę, tabela i
identyfikator studenta z tabeli student i mamy tutaj relację pomiędzy identyfikatorem studenta z tabeli student i identyfikatorem studenta z tabeli faktura. I teraz relacja jest 1 do wielu, czyli jeden student może mieć więcej, jedną lub wiele faktur, a faktura może być tylko przypisana do jednego studenta. Tutaj jest jeszcze enforce referentra integrity, integralność danych, czyli jeżeli na przykład student zostanie usunięty, no to faktury tak samo zostaną, identyfikator studenta zostanie usunięty z tabeli faktury. Więc dobra, i teraz naciśnijcie create i teraz w ten sposób mamy stworzone połączenie, relacje pomiędzy tymi dwoma tabelami. Więc to jest pierwsza część kursu. Oczywiście jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób dopisywać dane. Wystarczy, że klikniecie dwa razy na tabelę, na przykład student. Wpiszę sobie swoje imię, na przykład Andrzej. Tutaj wpiszę Iwaniuk. Telefon. No nie wiem, jakiś. No załóżmy taki. I widzicie, automatycznie mi dopisuje jedynkę. Teraz, więc te pole auto, te, które jest tutaj w projekcie, widzicie, auto number, one mi automatycznie dodaje nową liczbę. 1, 2, 3 i tak dalej. Więc bardzo prosto można stworzyć prostą bazę danych, przechowującą informacje, jakiekolwiek chcecie. Więc to wszystko w tej pierwszej części dotyczącej kursu na temat tworzenia baz danych przy użyciu oprogramowania Microsoft Access.